Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, wybaczcie mi te dwa dni nieobecności, ale po prostu no, nie miałem możliwości nagrywać. Słuchajcie, wracamy już tutaj po kolejnej małej tydzień przerwie. I słuchajcie, teraz tak, co dzisiaj mamy do roboty, to jest to, o czym mi pisaliście w komentarzach, czyli przede wszystkim impreza u... No, wiecie o co chodzi, tam gdzie te burgery miałem i piwo przenieść, ale to sprawdziłem i też mi pisaliście, że potrzebne są niestety złotej jakości, a złotej jakości nie posiadam, niestety. W związku z tym, słuchajcie, ja tutaj też odblokowałem sobie już technikę na tą pompę wodną i teraz tak, na pewno odblokuję stalowe narzędzia, bo nie kosztują mnie w ogóle nic niebieskich punktów, więc czemu by nie? I myślę, że w tej kategorii na razie chyba nie będziemy zupełnie nic kupować. Jeżeli chodzi o budownictwo, ten marmur mnie, powiem wam szczerze, albo ewentualnie klejnoty, ale może na razie się tutaj, chociaż w sumie wydobywanie marmuru, nie pamiętam ile tam mamy zombiaków, więc może też niekoniecznie, ale zobaczmy co jest też w innych kategoriach. Możemy zrobić zombiakowy browar, zombiakową winiarnię, ale myślę, że tutaj chyba najważniejsza rzecz to kupię miksowanie, żeby nasze produkty tutaj, które zrobimy, były najlepszej jakości. Co do pisarstwa, no to tutaj w sumie zbyt dużo tak na dobrą sprawę nie ma. W teologii kremacje. Myślę, że kremacje sobie możemy kupić w sumie, czemu by nie? No i chyba w chwili obecnej nie będzie stać nas zupełnie na nic. Chociaż nie, anatomia, podwójny stół, stanowisko do preparowania drwa. Nie wiem, czy to na razie ma jakikolwiek sens, więc w sumie mógłbym może tak... A nie, na klejnoty mnie nie stać, nie mamy punktów. Dobra, to na razie się wstrzymamy tutaj z jakimikolwiek zmianami, jeżeli o to chodzi. I tak jak już mówiłem, dzisiaj jest dzień inkwizytora, ale tam no niestety nie ma w ogóle sensu... w jakikolwiek sens iść. Bo po prostu nie, więc nie zrobimy tam na razie. Czekajcie, bo ja w ogóle źle zrobiłem. Standardowo jak to zawsze ja miałem. Boże, moje gardło. Miałem iść schować rzeczy na cmentarz. Cyk, wszystkie, bo one są już przez nas tutaj przebadane ostatnio, więc okej, to mamy miejsce. Teraz tak, ja sobie wiecie co, jeszcze może te złote wina przerzucę do torby. Trochę mi się nie podoba to przerzucanie tych rzeczy, jest takie jakby dziwne, że nie można sobie na przykład przenieść z góry do dołu, nie? Wiecie o co chodzi. Także to delikatna lipa, ale jest jak jest. Dobra, to słuchajcie, lecimy w takim razie do miasta. I tutaj myślę też, że pójdziemy nie dość, że po odbiór rzeczy dla osła, to pójdziemy, słuchajcie, jeszcze do karczmy, zobaczymy czy tam coś już nam się sprzedało i czy tam już cokolwiek jest zrobione, byłoby miło. Dobra, zbytego były podkoły, okej. Czy podkowy i rogi są już gotowe? Gotowe, robota pierwsza klasa jak zawsze. I to wszystko? Tak, pozostałe materiały były na zapas, więc użyłem ich u siebie w domu. Masz tam jakiś problem? Nie. Więc zabierać to w malcy z metami. No to nara. A czekaj, mogę z tobą porozmawiać? Teraz pewnie będę mógł, prawda? U niego tak na dobrą sprawę za bardzo i tak nie mamy nic do kupienia. Chociaż jak widzicie sami, no tych pieniędzy troszeczkę jednak jakby nie patrzeć mamy. Ale nie jest jak jest. Dobra, czy my jakiekolwiek... Czemu ja tutaj nie mam... Przecież jest piwko, jest wino, jest jedzenie. Cmentarfestu i tak nie zrobimy. Stół do tawerny to już więcej nie wybuduję. Możemy ewentualnie szafkę za artefakty. Nie. O, proszę się przesunąć. Nawet jest taka możliwość. Proszę, proszę. Więc tutaj, słuchajcie, nic nam się nie robi. Nawet nie widzę, żeby chyba... Może troszeczkę ten tutaj nam ten... Alkohol znajduje się na paletach. Alkohol sprzedaje przez całą dobę. Musimy dopilnować, żeby się nie skończył. Brzmi sensownie. Klienci kupują alkohol, zresztą języczny, aby towarny dobrej jakości. Im wyższa jakość towarny, tym więcej klientów wyciągniemy, im większe klientów, większe pieniądze. Słuchajcie, dajcie mi znać odnośnie tej tawerny. Bo mam z nią mały właśnie taki problem, że niby przyniosłem im ten alkohol, czyli wino, piwo i tak dalej, jedzenie nawet jeszcze jako takie. A właśnie, a może tutaj jedzenie to trzeba zupełnie inne im zrobić, ale... Widzę, że chleb to normalnie wchodzi. Ale tutaj w ogóle widzę, że jakby więcej rzeczy jest. W sensie, jakby więcej rzeczy musimy przynieść. Okej. No dobra, to na razie sobie to... Na razie sobie to darujemy. Teraz tak, widzę, że mi chyba jeszcze nic nie wyrosło.
Zaraz w ogóle też zobaczymy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dyniaczki, ale najpierw przynieśmy naszemu osiołkowi to, co chce. Także zadanie wykonane. Myślę, że powoli, małymi krokami moglibyśmy mu tutaj zacząć dawać te marcheweczki, żeby chociażby, albo może nawet tak po 5, żebym, wiecie, jednak no, nie był stratny, jeżeli chodzi o zwłoki, tak? Bo to też ważna kwestia jest. I teraz tak, zrobiłem tą całą naszą, w sensie ten punkt wykupiłem, że możemy zrobić tą automatyczną tutaj do wody, więc myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, żebyśmy to zrobili, a do tego potrzebuję, uwaga, gwoździe i proste części z żelaza, także będziemy musieli oczywiście wykonać. W związku z tym gwoździe i proste części z żelaza, także ja je sobie tutaj od razu wrzucę. Niech tu będą i zobaczmy, czy możemy coś przerobić. Możemy 6 sztabek. Tutaj coś jeszcze mamy. Możemy sztabkę sztali zrobić. Sztabkę sztali. Dobra, wrzucę tutaj węgiel. To wiecie, co w sumie możemy zrobić? Nie wiem, czy dam radę wszystkie, ale widzę, że wszystkie i tylko 20 nam to zabiera, więc nie jest źle. I dzięki temu będziemy sobie tak na dobrą sprawę mogli zrobić już żelazne narzędzia, czyli siekierę, łopatę, kilof i młotek. Nie, młotek nam... W sumie dlaczego jest młotek tutaj potrzebny? Bo przyznam się szczerze, że nie wiem. Ale okej. Dobra, to teraz tak, zobaczmy, czy ja tutaj cokolwiek... A, nie mamy pszenicy, no tak. O, właśnie, jeszcze jedna rzecz, po nasiona mieliśmy pójść. Zapomniałem oczywiście. Dobra, ale teraz już mamy tak na dobrą sprawę 100% szanse, że możemy zrobić to lepsze wino. I wiecie co? Widzę, że srebrne wino też jako tako by nam się udało zrobić. W sensie dać srebrne i złote. Z tego, co tutaj widzę. Ale jak to wszystko wyjdzie, no to oczywiście nie mam zielonego pojęcia, więc jest jak jest. No dobra. To robimy pompę wodną i widzę, że pompa wodna nam się automatycznie zrobiła, tylko teraz tak. Czy ja tutaj cokolwiek... Na jakiej zasadzie to ma niby działać? Aha, czyli po prostu podchodzimy do tego i wsysamy wodę. Dobra, okej, spoko. Dobra, pszenica nam się, widzę, zrobiła. Zrobiła nam się też lina, w sensie konopia. Nie wiem, co zasiałem. Konopię możemy jeszcze w sumie zasiać. I słuchajcie, dobrze by było, gdybyśmy poszli miodek zebrać. I jeszcze marcheweczki, może dwie zasadzimy. Niech sobie będą. Także to myślę, że już w następnym dniu pójdziemy po te nasiona. Teraz tak, zboże oczywiście zabieram ze sobą, bo zboże mi się bardziej przyda u mnie w domu. Myślę, że to sobie w ogóle zabierzemy stąd i wrzucimy sobie oczywiście tam do rzeczków naszych. Czy możemy coś wykonać? Możemy wykonać jedną złotą skrzynkę, to oczywiście bez zbędnego przedłużania będę wykonywać. Dobra, sztabki, sztali i tak dalej nam się nie przerobiły jeszcze, więc jest ok. Dobra, i co teraz z tym łosłem? Mamy jakieś nowe zadanie tutaj? Nie. No to ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło, bo zwłok żadnych nie dostaliśmy, ale dostaliśmy informację, jakoby nasz kolega był. No ciekawe. Dobra, to teraz tak, na razie wszystko jest tutaj ładnie zrobione, więc tepnijmy się do obozu uchodźców. I teraz tak, co ja miałem tutaj im zrobić? Elementy płotu pod gospodarstwo, 24 i 12, 24 i 12. Dobra, to damy radę, tylko oczywiście przejdziemy się jeszcze dokładniej, pozbieramy wszystkie możliwe pszczoły, bo tam nam chyba jeszcze ze dwa ule tylko zostały do zrobienia, tak mi się wydaje. A nie będę ukrywać, że ja, szczerze, nigdy za czasów mojej rozgrywki nie używałem świec. I widzę, że to był bardzo duży problem, bo tutaj od samego początku można sporo sobie ogarnąć. Natomiast myślę, że teraz, jeżeli, słuchajcie, będziemy mieli ten moment tutaj modlitewny, nie będę za bardzo bawić się w świeczki, bo na razie mamy spore ilości tutaj wosku, wróć, w sensie wiary, więc mówię, na razie nie ma chyba sensu się tutaj za bardzo w to bawić po prostu, więc mówię, no na razie sobie to ogarniemy. Szkoda wielka, że ja nie mogę tego miodu sprzedawać, bo szczerze, miodu to my mamy od cholery i jeszcze więcej. Dobra, i co ja tutaj mogę? A, mogę 3 ule jeszcze zrobić, czyli to będziemy potrzebować 30 pszczół, ale to, jak już mówiłem wcześniej, będzie po prostu opcjonalne.
Dobra, cyk. Widzę, że w wosku pszczelego nam troszeczkę wpadło. Bardzo fajnie. Teraz jeszcze weźmiemy sobie z pompy wodnej rzeczy. I tak jak już mówiłem, następny dzień to będzie ten dzień, w którym po prostu ogarniemy sobie tutaj kwestię związaną właśnie z nasionami. Muszę kupić zdecydowanie więcej zboża i siać non-stop. Więc będziemy po prostu to piwko sobie wytwarzać i tak dalej. I teraz tak, ja skorzystam i tepnę się do gadającej czaszki. I zobaczymy, czy tu się coś zrobiło, ale widzę, że się nie zrobiło, więc szczerze nie mam bladego pojęcia, moi drodzy, o co tutaj chodzi z tymi alkoholami i tak dalej. On mi ich w ogóle nie bierze. No nie wiem, chyba że tutaj muszę to wrzucić, ale nie wiem. Nie wiem, mam naprawdę dziwnego mindfucka, że tu się chyba coś mi popsuło. No nie wiem, ciężko jest mi stwierdzić, bo jak sa... O! Wow! Teraz nagle wpadło? Co tu się... What the fuck? Nie mam w zasadzie bladego pojęcia, co tu się właśnie wydarzyło z tym, ale widzę, że działa, więc to chyba jest ten moment, w którym trzeba faktycznie trochę ponarzekać na wszystko i wtedy po prostu będzie nam działać. No cóż. Jest jak jest. Dobra, złotego nie zrobimy, no to oczywiście robimy srebrne, ale widzę, że ta pszenica to kurczę w tak dużych ilościach będzie mi potrzebna, że to jest po prostu mały dramacik. Mały dramacik, moi drodzy, mały dramacik. O, dobra, mamy dwie sztabki sztali. Tak wiem, mówię źle, ale specjalnie to robię, bo ja z reguły tak gadam. Ile tej wody nam tutaj wpadło? No tak powiedziałbym, że nie za dużo, ale jak to się mówi, lepsze wiadomo, lepsze ryc niż nic, nie? O! Przyszedł osioł. Wyjmili ze skrzynki na kontrabandę. Dobra, to możemy, widzę, zobaczyć, co tam łosła. Cyk! Ziemia dla osłów, fabryki też dla osłów. Osły przeglądają wyposażenie bojowe na różowe stożki. Dobra, teraz nie tylko zachowują się kreatywnie jak kretyni, ale również tak wyglądają. Gdy powóz zmienił się z powrotem w dynie, królewskie tarasze zgubił błot. Partowa znalazł nas młoda, się wzięli ślub i zamierzają żyć długo i szczęśliwie. Mimo to udało się dotrzeć do trzeciego etapu procesu uzyskania akrobatykę popu. Wreszcie jesteśmy gotowi na rewolucję, ale najpierw potrzebujemy białej, czarnej farby. Użyjemy, aby... O Boże, wszyscy pomyślą, że jesteśmy zabrani. Sztandaru. No dobra, czyli znowu musimy im tutaj dać rzeczy, czyli musi... O Jezus, co to jest? Galaretka niesamowita i aktywny... Co? Puszki z farbami, rewolucyjna... Warsztat kościelny, stół kucharski, ulepszony stół do gotowania. Łomatko, to wiecie co? Ja mam wrażenie, że to jest... Czy to jest w ogóle z jakiegoś innego DLC? Bo ja pamiętam, że było coś takiego, jeżeli chodzi o osła, jak grałem za pierwszym razem. Chyba też była ta opcja z tymi wszystkimi rzeczami, ale jakoś nie wiem, czy to coś się zmieniło w tym temacie, bo tak jakby no, nie mam tych osiągnięć, bo właśnie mi wpadło kolejne. Interesujące, interesujące. No dobra, jest słuchajcie kolejny dzionek, więc tak, ja pójdę, o właśnie, widzę, że się nam zrobił ten. Nie żelazo, tylko come on. Chmiel. Chmiel nam się zrobił, tak, chmiel nam się zrobił, tylko że to jest chyba srebrne. Aha. Ja powinienem, bo wiecie co, bardziej się w ten złoty już tutaj zacząć, że tak powiem, ogarniać, bo ten to mi tak na dobrą sprawę już zupełnie nic tutaj nie da. Tylko że właśnie, jeżeli chodzi o ten chmiel, to tutaj mamy problem, bo mamy, widzę, tylko dwa nasiona. Dobra, a ja mam w ogóle jakieś winogrono, bo tak nie zwróciłem uwagi. 36 i zaraz widzę, że zrobi nam drugie. Dobra, to teraz tak, wróćmy do domu. Widzę, że piwko nam się zrobiło, ale dalej nie mam tutaj pszenicy. Wy mi też daliście w sumie spoko protip, żebym tutaj, jeżeli chodzi o to, ogarnął po prostu kwestię z tym. Żebym, słuchajcie, ogarnął kwestię... Czego? I nie pamiętam.
A, żeby więcej, żeby zrobić automatyczną farmę tutaj pszenicy. Ale szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to się chyba nam nie będzie za bardzo opłacać, bo to możemy sobie, wiecie, na spokojnie tutaj podbić i po prostu jakby ogarnąć, więc myślę, że to nie tędy droga. Dobra, to teraz tak. To piwo właściwie będę trzymać ze sobą. Teraz tak, zanieśmy resztę rzeczy tutaj do naszych warsztatów. A, tu jeszcze wino miałem, okej. Okay. To dobra, to zostawiam wosk, zostawiam konopie i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o zostawienie rzeczy. No tutaj te wiadomości, ja w sumie nawet nie wiem, co z nimi mam robić. Czy ja mam je, ja chyba je zostawiałem, jeżeli się nie mylę. Dobra, ale teraz tak, czy ja mogę tutaj coś nowego zrobić? Warsztat alchemii zombie, to chyba mieliśmy zrobić. Chociaż też nie wiem. Generator losowych tekstów, ale to też to jest, słuchajcie, kwestia tego, że nie mamy zombiaków tak na dobrą sprawę, więc w sumie tutaj zbyt nic nie zrobimy. Dobra, to teraz tak. Mamy cztery sztali. Więc w sumie możemy zrobić wszystkie narzędzia, tylko potrzebuję patyków. Tak? Wszystkie zrobimy? Czekajcie, to jest siekiera, łopata, kilof. Nie mam zielonego pojęcia, do czego jest młotek, bo... Ja go nawet... A nie, dobra, mam młotek. Czyli możemy wszystkie zrobić rzeczy, jakby nie patrzeć, tylko do wszystkich potrzebuję złożone części, więc musimy więcej złożonych części sobie tutaj wykonać. No myślę, że jak wykonamy 12, to chyba nam wystarczy, tak mi się przynajmniej wydaje. I jeszcze patyki. I jeszcze patyki. No i plus jeszcze musimy wykonać rzeczy dla uchodźców dzisiaj. Więc ja myślę, że od razu to zrobimy. Tam było chyba ponad coś tego opołu. Na pewno były też polana. Tam były chyba 24 i 12, jeżeli się nie mylę. Więc tutaj będziemy mieli spoko. I było 12 polan, więc musimy zrobić 3 razy. Dobra. I teraz tak. Jeszcze jest kwestia zabrania nawozu. Muszę zabrać cały złoty nawóz chyba i ogarnąć tam na chmiel, bo tutaj to mi się za bardzo nie przyda. A mamy go 46, więc jest spoko. Dobra. To czekajcie, właściwie to ja mógłbym sobie te narzędzia może od razu lepsiejsze wykonać, czyli siekierę. Ojojoj, energii pójdzie sporo. Czyli w naszym wypadku to jest siekiera 2. A, nie mam patyków. No, tak też mi się wydaje. A nie mogę przerobić czegoś na patyki? Chyba nie. O, czekajcie, przy okazji, jak już tutaj jestem, to ja sobie zbiorę te patyczki. To tylko w sumie jeden patyk jest nam potrzebny, a z tego chyba kilka wypadało. Dwa. Dobra. Dobra, to słuchajcie, ogarniemy sobie ten chmiel. Chyba powinienem mieć sporo srebrnych nasion, więc liczę na to, że nam się tutaj ogarną fajnie. 21, no to nie jest jakoś wybitnie dużo, ale mamy jeszcze te podstawowe, więc te podstawowe chyba też możemy sobie tutaj machnąć. Ja wiem, że was to drażni, że ja tak robię w ten sposób, ale mówię, to jest kwestia, słuchajcie, naprawdę przyzwyczajenia. Jak się już człowiek do czegoś przyzwyczai, to ciężko jest się mu odzwyczaić, nie? Dobra, ja myślę, że zasadzimy sobie tutaj taką jedną tą tylko. Więc dajmy ten brązowy. Dobra. Myślę, że na razie nam wystarczy. I teraz tak, ile tutaj tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest 8. No to dajmy 8 i drugie 8 to jest 16. I może jeszcze 8. To tu musi zostać 16. Dobra, to będziemy mieli na 3 razy mniej więcej. Dobra, wykonajmy tutaj nasze narzędzia. I widzę, że musimy iść spać. Dobra, ale teraz tak, ja je od razu sobie wyposażę. A nie, dobra, siekiera 2, łopata 1, łopata 2, dobra, to teraz tak, wypadałoby je tutaj zostawić. Ale musimy się niestety przespać, bo energia już nie bałdzo.
Teraz tak, białą farbę i czarną farbę ja chyba jestem w stanie na spokojnie zrobić. Więc o to się tutaj też nie będę martwić, jeżeli chodzi o osła. Czekajcie, zrobiliśmy łopatę, to potrzebuje kilof. I żelazny młotek, ale żelazny młotek możemy zrobić tylko ten podstawowy. No dobra. Więc mamy tutaj rzeczki wymienione, także fajnie, to możemy sobie zostawić. To w sumie też wszystkie te części też zostawimy. Teraz tak, 12, nie tu, co ja robię? Czekajcie, właściwie to może tak. Ja wiem, że mam burdel, ja wiem. Nie musicie mi tego w każdym odcinku, słuchajcie, przypominać, bo ja wiem, że w skrzynkach moich jest absolutny burdel. Wiem. Ale to można też powiedzieć, że to jest, wiecie, taki artystyczny nieład trochę. Dobra, 12 i tam było 24, patyka zostawiamy. Pędraki też tu zostawię i nawóz też póki co tutaj zostawimy. Także lecimy do uchodźców. Zobaczymy też, czy będę mógł po drodze pszczoły zebrać. Więc elementy dla zwierząt, które robią się... A, tutaj na dole. Ja w ogóle powinienem chyba im zrobić jednak tutaj może więcej do tego hodowania. A muszę też zobaczyć, wiecie co, czy oni mi wosk pszczeli zrobią. Dobra, mamy zagrodę. Myślę, że tutaj na garbarkę to chyba nie będziemy czekać, aż z nią porozmawiamy. Chociaż w sumie widzę, że oni się wszyscy obudzili już. Gdzie jest garbarka? Tu jest. Twoje gospodarstwo jest gotowe. Zgadza się, niedługo będzie się wielki turniej uczniczy, ale mój syn i jego przyjaciele chcą wziąć w nim udział i już w nowych strojach. Postaram się załatwić to szybko. Róża mogłaby sprzedać mi krowę, jeśli wywiorę odpowiednią dziurę w brzuchu. A co do kur, może warto zajrzeć do tego dziwnego domu z koszykiem na jajka? Okej. Okay. Czyli sprowadź do gospodarstwa krowę i tak dalej. No dobra, no to tutaj myślę, że nie będzie dużego zaskoczenia, że tepniemy się po prostu do miasta. Spróbujemy sobie dla nich to zadanie zrobić. Dzisiaj jest też dzień modlitewny, więc odprawimy rytuał. Dobra, siema, czy tutaj mogę jakoś kup kury? Boże, 50 aż? Mam te kury ze sobą? Nie. Ale widzę, że winko też mi się automatycznie do ekwipunku wpadło. Dobra, to chyba była ona, prawda? Ile? No chyba to są jaja jakieś, czemu tak drogo? Zostanę bez pieniądza. Chociaż w sumie na razie te pieniądze to nie są mi jakoś wybitnie potrzebne, więc w sumie myślę, że sprzedamy to wino Horadrykowi i powinniśmy raczej mieć na to pieniądze. A widzę, że piwo mogę mu sprzedać. Ile to będzie? 4 piwo. Dobra, mamy 1,43, więc niestety, ale spłuczę się absolutnie do praktycznie zera, nie będzie więcej pieniędzy, ale może uda nam się gdzieś tam zdobyć, chociaż wiem też, że złotą monetę dostaje się, jak się rozpocznie w dodatek Stranger Things, nie, Better Souls, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę, ile kosztowało grabarzu, byłeś skłonny sprzedać któregoś ze swoich najlepszych przyjaciół? Rozumiem, dobrze, mogę zaproponować aż za krowę, może zaproponować, nawet i tak nic nie zmieni. A słyszałeś kiedyś taką, jeśli kogoś kochasz, pójść go wolno? Nikt, kto to powiedział, to bardzo piękne i mądre. Nie wiem kto, ale jak, to bardzo mądre. Znasz jeszcze jakieś inne myśli na temat miłości? Powiedz, życie jest kwiatem, a miłość nektarem. Duma śpi, gdy krzyczy miłość. I jeszcze kochać krowę oznaczają sprzedać ją za... Ja pierdzielę, what the heck. Okej, okay, dobra, to było dobre, to było dobre. Wow, dobra, widzę, że pieniążki jako tako nam się tutaj, widzę, generują, więc nie wiem, może to była kwestia tego, że trzeba było odczekać jakiś czas? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale widzę, że i winiacze i wszystko nam tutaj... Tylko właśnie, poczekajcie, ja jeszcze sprawdzę w ogóle, czy on sprzedaje chleb, bo to mnie bardzo zastanawia. Nie, więc wrzućmy mu złote wino, pomniejszając o te jedne tutaj... żebyśmy mieli. Dobra, teraz tak, musimy otworzyć torbę, włożyć do torby. Bardzo słabe tutaj. Dobra, to słuchajcie, czekamy na kamień, aż nam się ogarnie, żebyśmy mogli się tutaj tepnąć. Ja w ogóle jeszcze zobaczę, co u niego mogę, ale widzę... A, dobra, wiecie co, to moment, inaczej.
Musimy się ze wszystkim wyrobić, więc musimy to dzisiaj zrobić jakoś tak w miarę, więc pójdziemy teraz do sprzedawczyka nasion. I tutaj kupimy od niego na pewno nasiona zboża. Sorry, pszenicy. Potem tepniemy się do domu, odprawimy rytuał i potem tepniemy się tam do naszych uchodźców. Chociaż może najpierw tepniemy się do uchodźców. Bo wydaje mi się, że powinniśmy tutaj na spokojnie zdążyć, jeżeli chodzi o odprawienie mszy. Chociaż może niekoniecznie, bo jeszcze muszę iść po tą modlitwę, bo ja oczywiście jej nie noszę ze sobą, a w sumie mogłem ją do plecaka wrzucić. Tylko, że za bardzo też nie mamy hajsu, ale biorę od ciebie całe zboże, jakie masz i to jest w sumie wszystko. Nic więcej nie mamy, chyba że... No nie, kupmy po prostu. Widzę, że tutaj pszenicę też ma, to może też ją kupię. Ja wiem, że to jest trochę marnotrawstwo pieniędzy, ale wiecie, no umówmy się, no przynajmniej będziemy to mieli, nie? Dobra, to w sumie tutaj nic nie zostawię, winka żadnego też nie możemy zrobić, ale mamy oczywiście kolejne złote, więc jest spoko. No dobra, to idziemy odprawić mszę i chyba zrobimy, chyba kombinacyjną mamy złotą, jeżeli się nie mylę, prawda? Tak, modlitwa kombinacyjna, dobra. Nie będę zapalać świeczek, bo tak jak już mówiłem, to się nie będzie nam dzisiaj jakoś wybitnie opłacać. W sensie i tak mamy sporą jakość kościoła, więc w sumie jakby nie patrzeć, sporo i tak nam hajsu. Chociaż na pewno wiadomo, wpadnie nam znacznie mniej niż normalnie, jeżeli chodzi tutaj zarówno o wiarę, jak i o... Od razu mamy ile? 12, to będzie 24, a wtedy mieliśmy chyba coś koło 40. Więc to jest zdecydowanie więcej, ale mówię, na razie mamy zapas wiary, więc... A! 33 wiary nam wpadło. To i tak powiem wam szczerze, że jest spoko, więc myślę, że na razie tutaj dopóki chyba dalej nie ulepszymy naszego kościoła, to myślę, że nie będę się tutaj bawić w te świeczki, bo to się chyba nie będzie miało nijak do całości. Dobra, 5.40 mogę się tepnąć, to robimy to oczywiście od razu, obóz uchodźców, także znajdźmy garbarkę. Widzę, że garbareczka sobie jest. Mam kury i krowy. Naprawdę cudownie i tak bardzo przyda się naszej społeczności. Masz cudowną wieść. Mój syn i jego przyjaciele zebrali właśnie dość pieniędzy, żeby spłacić dług. Ale mówiłaś wcześniej, że będą dawać skromne pieniądze ubogim. Tak planowali, już znali, że za bardzo zaszkodzi to gospodarce kraju, więc zaczęli ograbiać też ubogich. No dobrze, cieszę się, że mogą już spłacić dług i wrócić do normalnego życia. Wiesz, postanowili, że jednak pozostaną leśnymi opryszkami, większe pieniądze i dziewczyny na to lecą. Ach, rozumiem, jak będę teraz wydawać tylko zielone pieniądze. Karty, wino, panienki. Tak czy inaczej, jestem ci bardzo wdzięczna. Użyczę ci nieco ze swoich umiejętności. Czego mi użyczysz ze swoich umiejętności? Torba alchemika, torba rybaka, rolnika, wow. Okej. Okay. A to może weźmy torbę rolnika? A mogę wszystkie? Mogę wszystkie. Znaczy, wiecie co, tutaj jeżeli chodzi o kwestie tych, szczerze powiedziawszy, że to jest nawet spoko. Szczerze mówiąc. O, oni będą mi jajka hodować teraz i mleko pewnie. I będą mi pewnie robić zajebiste rzeczy do jedzenia. Patrzcie na to. Sery, nie sery. Pasztecik serowy. Ej, zajebiście. Zajebiście, dobra. To mi się podoba. Wy mi zresztą pisaliście, że tutaj na samym początku, jak zaczynaliśmy serię, że właśnie jeżeli chodzi o kwestię związaną tutaj z... Oj, nie, nie, nie. Halo. Że jeżeli właśnie chodzi o kwestię tutaj związaną z tymi wieśniakami, to oni dadzą nam naprawdę sporo bonusu. I tutaj faktycznie... Cholera, zasadziłem mnie to, co powinienem. I tutaj mieliście faktycznie sporo racji, oni są po prostu przefajni. Więc myślę, że tutaj nasza kasa się zwróci i tutaj chyba nawet wiecie co, będziemy mieli taką możliwość, że w razie, gdy będziemy potrzebować jakieś jedzenie, bo to wiadomo, pójdziemy sobie je wziąć do jedzenia, tak? Ale dodatkowo będziemy mogli też jakby nie patrzeć do naszej karczmy to jedzenie wrzucać, więc to też jakby kolejna spoko opcja. Plus mamy też receptury na wszystkie torby, chociaż nie wiem, gdzie się za bardzo je wykonuje, ale są, więc spoko. Dobra, i wydaje mi się, że tutaj w następnym odcinku, słuchajcie, będziemy już zbierać tutaj rzeczki. Dobra, to jeszcze tak, zanieśmy jeszcze tutaj pszenicę na swoje miejsce i będziemy, słuchajcie, kończyć, więc w sumie, jakby nie patrzeć, dzisiaj nawet fajnie poszło, zrobiłem w sumie to, co chciałem zrobić.
więc jak najbardziej mi się ten cały motyw tutaj podoba. Dobra, to wiecie co, właściwie to tak, modlitwę ja mogę sobie włożyć do torby. Wiarę na pewno nie, ale modlitwę możemy w sumie ze sobą nosić, bo to nam tutaj tak i tak nie zginie, jakby nie patrzeć. Wina, a możemy jedno wykonać, to od razu zróbmy. I słuchajcie, będziemy kończyć na dzisiaj, także w następnych odcinkach, no tak jak już mówiłem, tutaj myślę, że no na pewno skupimy się dalej na tej produkcji. Będzie chyba też dzień... Tak, powinniśmy dać radę zrobić dzień tego naszego kupca, więc tutaj też z nim troszeczkę to zadanie rozwiniemy. No i myślę, że zaczniemy ogarniać zwłoki, tak? Tylko, że wiecie co, też jeżeli chodzi o zwłoki, ja muszę nieco bardziej ogarnąć się z tą alchemią całą. Boże, wybaczcie mi, ale tragedia. Więc dobrze by było, gdybyśmy zanim ogarnęli większą część zombiaków, mieli przygotowane sporo tych wszystkich zastrzyków klejących, ługowych, złotych, srebrnych, etc., żebyśmy mogli produkować naprawdę spoko zombiaki. Albo po prostu lepsze na cmentarz. Tak, więc na tym będziemy się skupiać. Natomiast ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.